My jesteśmy jakby oczami dla policji. Nie jesteśmy też tutaj po to, żeby podglądać ludzi, tak jak często się mówi, bo inwigilujemy. Nie, absolutnie. Nas interesują tylko i wyłącznie osoby, które w jakiś sposób stwarzają zagrożenie, zachowują się niewłaściwie i do tego w zasadzie jesteśmy powołani, tak? Wiadomo, prezydent tutaj, tak? No i też manifestacje różnego rodzaju przemieszczają się w krakowskim przedmieście. Można którąś z tych kamer nazwać najważniejszą? Teraz najważniejsza jest tak, na Placu Zbawiciela. To jest najważniejsza kamera. Najbardziej strategiczna, bo dużo osób w jednym momencie obserwuje. Ile osób obserwuje tęczę w tym samym czasie? Cztery non-stop. Nie każdego traktuje się jak potencjalnego podpalacza, tak? Bo tutaj bardzo dużo ludzi podchodzi, chcąc, żeby tylko zrobić zdjęcie, tak? A to by ułamki się tą wykory wyjął zapalniczkę i podpalił, tak? Już operator wychwycił. Będzie mandat? Najprawdopodobniej. Tak, tak, no. Można pouczyć, ale raczej tutaj, żeby... Nie ma tutaj żadnego przejścia, tak, po pasach. Chodzi mi, żeby pokazać panu jakość z HD, kamera. Czyli przeszliście proces cyfryzacji? Tak. Przechodzimy, bo dopiero zostało zrobione jedno centrum w Śródmieście. Tak. To jest bardzo, bardzo przydatna kamera do różnego rodzaju demonstracji, tak, które się przemieszczają czy w stronę Starówki, czy w stronę Placu Konstytucji. Czyli widzimy w tym momencie obraz z kamery umieszczonej na 15 piętrze. 15 piętrze Pałacu Kultury. Tam zawsze coś nad tą Wisłą się dzieje i mieliśmy też szkoczków z mostu Poniatowskiego. Także to takie mrożące krew w żyłach były historie, bo też się wysyła od razu załoga podejmuje interwencję, no, ale czasem zdarza się tak, że się nie zdąży. Jak spadnie do wody, no to jest jeszcze szansa, ale jak spadnie już na te wały, tam na ten beton, to już nie ma szans. Zobaczymy, czy pan Leonard, to nawet znamy imiona. No bo wie pan, jak przyjeżdża załoga na interwencję, przyjeżdża wielokrotnie, no to po prostu nie jest tak, że jak mówimy, że leży na znajomy, no to strażnicy też nam mówią, o, jedziemy do Leonarda. Straż miejska proponuje wielokrotnie pobyt w jakimś ośrodku, ale pan nie chce, pan jest wolny i chce mieszkać na przystanku. Także mamy takich swoich znajomych. Kamer.